Fleszowe sekcje witryn internetowych od paru lat oficjalnie nie są obsługiwane w systemie Android. Możemy jednak zainstalować odpowiednią wtyczkę ręcznie. W ustawieniach zaznaczamy opcję bezpieczeństwa nieznane źródła. Wchodzimy na wskazany adres www, do którego łącze znajduje się również pod tym filmem. Przewijamy do sekcji archiwalnych flash playerów dla naszej wersji systemu Android. Pobieramy najnowszy dostępny i instalujemy go. Do kompletu potrzebujemy również kompatybilną przeglądarkę, na przykład Firefoxa.